1943 roku podczas rozbudowy bazy paliwowej. Tak się często niestety zdarzało, tak, że przy obiektach ważnych, strategicznych budowano takie obozy i bardzo często na przykład lokowano tam aliantów, jeńców alianckich. Wiecie, o co chodziło? Chodziło po prostu o to, że ten, kto podejmuje decyzję o bombardowaniu czy zniszczeniu, musiał się liczyć z tym, że zabije kilkuset albo kilka tysięcy swoich przyjaciół, w cudzysłowie przyjaciół, tak? I Niemcy wykorzystywali to bardzo często z premedytacją. Pani widział teren marynarki wojennej i hangar od tamtej strony, tak, wodną płatu, wodno samolotu. Zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy go dzisiaj od strony wody. I on tak naprawdę był skrajem portu. 300 metrów zgodnie z przepisami od niego zaczynały się zbiorniki i zbiorniki były skupione w dwóch częściach. Ta pierwsza część to jest ta część obecna, tak, przy której stoimy. To była tak zwana rezerwa bieżąca. I druga część kanału, wzdłuż którego idziemy, jest najważniejsza dla wojska i dla tych wszystkich operacji morskich w przyszłości. Większość inwestycji, które były tutaj wykonywane i są wykonywane, służą bazie NATO. Tak? To są na przykład, niedawno mieliśmy do czynienia ze ścinaniem wyspy, na której będziemy. Chodziło o dużą obrotnicę dla największej klasy okrętów. Tam nie wiem, czy to jest kwestia krążownika, teraz nie chciałbym teraz myśleć, ale bardzo duży okrętów, o wiele większy niż niszczyciele. Ta inwestycja, którą teraz będziemy oglądać, czyli wyburzanie części składnic amunicyjnych i montowni, ona też służy poszerzeniu toru wodnego, między innymi po to, aby można było tutaj, tak, te jednostki o największym tonażu wojskowe wprowadzać. To jest składnica, która powstała w latach 30. i miała być główną składnicą amunicyjną, jedną z pięciu w Świnoujściu dla niemieckiej Kriegsmarine w basenie Morza Bałtyckiego. Bo Świnoujście aż do 1939 roku, znaczy w sumie do 1940, do rozbudowy bazy w Gdyni, przypomnę, był główną bazą Kriegsmarine w obszarze basenu Morza Bałtyckiego i dlatego trzeba było oczywiście dla tej bazy zabezpieczyć odpowiedniej ilości środków i paliwowych, i amunicja, no i cała baza szkoleniowa, o której będziemy mówili później, bo między innymi przy każdej z tych składnic amunicyjnych, w każdym obiekcie wojskowym w Świnoujściu tak naprawdę funkcjonowały od lat 40. troszkę później ośrodki szkoleniowe, bo tych szkół aż w Świnoujściu i w okolicach było aż 7. A w każdej tej szkole były jeszcze 3 tak zwane pododdziały i we wszystkich tych specjalnościach potrzebnych Kriegsmarine w Świnoujściu tak naprawdę tych marynarzy tutaj szkolono. Od szkolenia podstawowego na przykład Torlens. Dlatego u nich efekty pewnych inwestycji widzimy po 5, 10, 8 latach, a u nas nieraz widzimy szybciej, ale to nie są do końca przemyślane inwestycje i później nic z nimi się nie da zrobić, gdy na przykład się okazuje, że trzeba je rozwijać. Tak. Dobrze, że to tak specjalnie planowano się. Tak. To było planowane. Mam nadzieję, że chłopaków, którzy płyną w naszym kierunku, wypłynęli. W czasie, kiedy te okręty były wypadane do dali zewnętrznych, budowano lądową infrastrukturę w postaci barakowisk. A pod koniec wojny, gdy tych okrętów było bardzo dużo, bo Port Świnoujście był jednym z ostatnich, gdzie było ciężko tak naprawdę z zasięgiem alianckiego lotnictwa, po prostu budowano okopy ziemiane. Jest w Świnoujściu kilku kopaczy, Romek jest chyba takim najsłynniejszym, bo od wielu lat kopie. I 90% chyba akice fantów, takich naprawdę bardzo ciekawych pamiątek historycznych, pochodzi właśnie z tych pozycji polowych z końca wojny, czyli żołnierze. Dwóch trzecich schodzili na ląd, rozpraszali się, aby zachować po prostu szansę przeżycia, a tylko jedna trzecia załogi, ta alarmowa, tak, była na okręcie. No i bardzo dużo się zdarzało, że w tych transzejach, tak, gdzieś się oderwał guzik, gdzieś tam został stary akordeon, odpadła odznaka, została jakaś tam bomba.
pod wodą. Zaraz będą kolejne motorówki, mam nadzieję. Będą, będą, ale tam jest... Ahoj! Duża fala do walki. Martyna, dzwoń do wąbla cały czas. Dzwonię. Ja widzę, że my chyba na wiośle popłyniemy. Standardowa dlatego, że w latach 30. Niemcy opracowali tak zwane wzorce, czyli plany obiektów typowych, które chcieli zastosować w obronie swoich portów i obronie przeciwdesantowej, przeciwlotniczej. I na podstawie tych wzorców we wszystkich bazach Kriegsmarine wzdłuż wszystkich mórz Krzyżaku Północnego i Bałtyckiego miano budować tego samego rodzaju obiektu. Ta standaryzacja oczywiście chodziło o co? Obniżenie kosztów budowy, ułatwienie zastosowania technologii, tak? No i trzymanie oczywiście tych wysokich współczynników jakości, czasu budowy i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Oczywiście kończyło się to... Jeszcze do szabel, malutki. Ale to się nie opłaca, więcej pójdzie prądu na zawsze niż pierki. Zamiast na działkę, to tutaj jest ten. Pierki, brawo dla pani, pierki, brawo. Trochowaliśmy, ja tu właśnie chodzi, że się maltretować. Fitness na plaży. Takie okresy, nie? Stanowisko 88,8 cm, później 10,5 cm. Widać, czym się różni stanowisko dalmierza, prawda? Jest przede wszystkim o wiele szersze, o wiele większe. Ja przypomnę, że u góry maska pancerna i 12 żołnierzy. Nie było tutaj automatycznego dosyłacza. Te pociski trzeba było z dołu podawać, wnosić niejako. Krystian, fale, fale, fale dawaj. Dawaj na nią, co, boisz się?
jest to? Tutaj nie ma. Nie dostałaś? Nie. Leciało, bo myślę, że też nie dostałam. Tylko sam w